Dobry wieczór Państwu. Moim Państwa gościem jest Tomek Nowak. Witam Cię, Tomku. Dobry wieczór, witam. Ten cykl nazywa się Bardzo Dobry Wieczór z Rok za Tor. Spotykamy się z Tomkiem w sumie po raz czwarty, ale po raz drugi będziemy rozmawiać o Urugwaju. Tydzień temu rozmawialiśmy o przylocie do Urugwaju. Zakończyliśmy, myślę, temat yerba mate. Mówiliśmy o starych samochodach, które ciągle jeżdżą. Mówiliśmy o tym, że kraj w ogóle nie różni się od krajów europejskich, a przecież jest to Ameryka Łacińska. A zakończyliśmy naszą rozmowę tydzień temu zaproszeniem na karnawał. Tomek wraz z żoną, z przyjaciółmi byli w Urugwaju w lutym. I trafili, znaczy po to polecieli, tak sądzę, na urugwajski karnawał. Czy on jest tak pyszny jak brazylijski, czy może jeszcze lepszy? Dobry wieczór jeszcze raz. Nie wiem, czy tak pyszny jak brazylijski, bo nie byłem uczestnikiem karnawału na zdrowie. Nie byłem nigdy uczestnikiem karnawału brazylijskiego. Mało tego, nie byłem nigdy w Brazylii, poza São Paulo, gdzie miałem międzylądowanie. I już Państwu spróbuję to pokrótce nakreślić, na czym polega ten karnawał, bo w pierwszym odcinku w zeszłym tygodniu powiedziałem Państwu taką datę 2 lutego. I co tego 2 lutego miało się odbyć i co się pewno odbyło, ale bez nas, bo myśmy przylecieli 3. W Urugwaju jest taka grupa wyznawców, która się nazywa Umbanda. To są wyznawcy o korzeniach afrykańskich. Byli niewolnicy, którzy zostali wypuszczeni w Brazylii. Przyjechali dawno, dawno temu, w XIX wieku, do Urugwaju i założyli taki kult, co trudno nazwać wiarą, taki kult. Na czym on się opiera? Na tym, że wierzą, że przodkowie zmarły są cały czas wśród nas i w jakiś sposób pomagają nam czy im, wierzącym, wyznawcom tego kultu, pomagają w takich codziennych sprawach, pomagają też uzdrawiając żywych, cały czas uczestniczą w życiu rodziny i społeczeństwa. Pomagają czy przeszkadzają też? Pomagają, bo to jest raczej to jest taki, oni gloryfikują dobro. Raczej to jest nastawione na to, że te duchy zmarłych są dobre, a nie złe. No z tego oczywiście, co wyczytałem, a też nie jestem jakimś wielkim znawcą tematu. I ta grupa religijna, Umbanda, ma święto bogini morza, która jest też boginią rozbitków, nazywa się Lemania. I to święto i w Brazylii, i w Urugwaju odbywa się, bo w Brazylii też są wyznawcy tego kultu, odbywa się na plażach 2 lutego. Tłum ludzi radosny wychodzi na plażę, świętuje, bo to jest wesołe święto, bo ci przodkowie są przecież dobrzy, prawda? I cały czas pomagają. I składać, wygląda to podobnie bardzo malowniczo. Myśmy na to zacierali ręce, ale nie udało się. Wpuszczają na wodę, no, na wody La Platy, na plażach Montevideo. Wpuszczają coś w rodzaju takich łódek, stateczków. No, mówiąc w skrócie, no, tak jakby, nie wiem, styropianowe pudełeczka, jak się robiło jakieś kapelusze z gazety, które były obrócone statkami, prawda? Pamiętasz? I do tego, nie pamiętasz? No jak nie pamiętam, że to mam synów, robimy to cały czas. No właśnie. I właśnie do tego typu stateczków i innych urządzeń hydrotechnicznych, że tak powiem, wkładają ci wyznawcy perfumy, owoce, kwiaty, grzebienie, biżuterię, no wszystkie dobra, które przedstawiają jakąś wartość i które by mogły zadowolić tych przodków. Jest tam jakaś świeczuszka, jakieś światełko i to tysiące tych łódeczek pływa po La Placie,
No, to jest taki hołd, taka ofiara dla tych zmarłych. Ponoć świetne. I to wszystko się odbywa w rytmach muzyki, przy ogólnym rozbawieniu uczestników. Także ponoć świetna sprawa. Ale myśmy na to nie zdążyli. Zrobiliśmy inne rzeczy. I w tym dniu, ostatni dzień naszego pobytu w Urugwaju, jesteśmy w Montevideo i zacieramy ręce na karnawał. Bo karnawał, najbardziej znany na świecie karnawał jest gdzie? Jest w Brazylii, prawda? Jest w Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. I ten karnawał się odbywa na sambo. Tak jest. Odbywa się na sambodromach, w rytmach samby, idą kimy, tancerek. To wszystko, wszyscy wszystko znają. Powiem pokrótce, jak to się odbywa technicznie, to co myśmy widzieli, no bo oczywiście no, trudno powiedzieć, że widziałem cały karnawał i cały pochód, to jest niemożliwością. Jak, żeby zobaczyć całość, można zobaczyć fragment taki, no, jak się stoi gdzieś i z tego. Ja jeszcze przemieszczałem się, bo chodziłem, robiłem zdjęcia, ale to jest zaledwie jakiś procent tego, co się odbywa naprawdę. Całą tą muzykę, całą tą oprawę muzyczną robią muzykanci, a właściwie bębniarze. Bębniarze, czyli znowu troszeczkę historii tu wrzucę. Ci sami od tej umbandy, ci wyzwoleni niewolnicy z Brazylii, co przybyli, oni, żeby, nie wiem, uczcić to, że są wolni, że zaczynają nowy rozdział życia, że są wolnymi ludźmi, zbierali się wieczorami przy ogniskach, no i każdy tam wyciągnął jakiś swój bęben, mniejszy lub większy. Bo teraz to się odbywa, cała ta oprawa muzyczna na trzech rodzajach bębnów, ale wtedy było to pewno byle co, czyli co mieli pod ręką i zaczęli wystukiwać taki dosyć żywiołowy afrykański rytm, który no, dawał mi takie poczucie jedności, siły i tak powstało to candomblé. Sama nazwa jest o tyle intrygująca, bo można ją znaleźć na liście dziedzictwa niematerialnego UNESCO. Czyli ten rytm, ten nie wiem jak to nazwać. No jest to taka ekspresja tych Afro-Urugwajczyków, którą właśnie doceniło UNESCO i wciągnęło to na swoją listę. Mieszkańcy Zatora będą wiedzieć, o co chodzi, ponieważ Zator współpracuje z taką miejscowością jak Terchowa, tutaj tuż za granicą. Od Janosika. Od Janosika. I ta terchowska muzyka, te kilka dźwięków ułożonych w taki specyficzny sposób, też znalazły się właśnie na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Już dosyć bardzo i też robi to wrażenie, więc mamy jakiś związek nareszcie między Urugwajem a Zatorem. Muzykolodzy twierdzą, że to candomblé dało początek takie zalążki dla kompozycji tanga. Nie jestem muzykologiem, nie znam się na tym. Powiem szczerze, też nie przypadam bardzo za tangiem, natomiast no jest to takie bardzo porywające. Jak się jest świadkiem wygrywania tych rytmów, no to po prostu człowiek cały się rusza, cały chodzi, bo to jest takie bardzo energetyczne. Dlatego jak się słyszy odgłos tysięcy bębnów, no to przypuszczam, że też powietrze samo w sobie wibruje i to wprowadza człowieka w taki nastrój taki rezonans i ten cały nastrój tak właśnie rezonuje tam w naszym wnętrzu. Widzieliśmy przygotowania do samego karnawału, spacerując po Montevideo, widzieliśmy takie miejsca, na przykład jakieś podziemia banku, które były oszklone i widzieliśmy cały team, na przykład nie wiem, 50 osób, tancerek ubranych w stroje, te stroje karnawałowe, które Państwo zobaczycie, to jest wszystko dopinane, malowane, właściwie tak jakby w ostatniej chwili, bo to jak wieczór zapadał, to myśmy byli świadkami tych przebieranek, tego malowania. No i potem jak się zrobiło ciemno, to te dziewczyny, całe teamy, bo to nie są tylko dziewczyny,
to powiedzmy, to są dziewczyny, to są panie w wieku średnim i to są panie, które są w wieku mocno zaawansowanym. To są młodzi, wysportowani faceci i to są starsi panowie, no de facto z przyklejonymi brodami z białej waty, ale tak czy inaczej bez tych brud i tak widać, że są starszymi panami, są poprzebierani jedni w stroje z piórami, drudzy w eleganckie fraki, wyglądają jak naprawdę zamierzchły gepo. Pomimo tego, żeby się wydawać, a to jeszcze do tego wrócę, widzieliśmy te przygotowania i to się przygotowują całe teamy, kolorami. Także widzieli, że po to jak jest sam pochód, to właśnie te teamy występują grupowo. Mają swój zespół tych bębniarzy, tam od kilkunastu do kilkudziesięciu gości, którzy idą i naparzają w bębny. Do tego idą właśnie kolorowo ubrani ludzie, i dziewczyny, i kobiety, i mężczyźni. I cały czas podrygują, ruszają się w rytmie tego candombe. No jest to takie, ten rytm no, może do samby podobny, więc nadają ten ruch biodrom, te pióra egzotycznych ptaków falują przy tych ruchach. Mimo tego, że można by się na zdjęciach zastanowić, że tam jest dużo golizny, to tej golizny nie ma, bo nawet te tancerki, które są bardzo skąpo ubrane, to one mają kompletny ubiór, tam nikomu niczego nie brakuje. To nie jest tak, że widzimy na jakichś filmach czy jakichś materiałach takich medialnych, że a to taki jest parada, gdzie połowa dziewczyn idzie niekompletnie ubrana. Nie, one są wszystkie ubrane, mało tego, mają wszystkie rajstopy, jest to wszystko przyozdobione cekinami, świecidełkami, brokatem, te tancerki. No, to takie są... pytanie, jeśli mogę ci przerwać, bo w przypadku brazylijskiego karnawału, to tam to jest taki sposób na to, by zareklamować, pokazać szkoły tańca, które działają, tak? Że te tancerki są ze szkół tańca i reklamują swoją działalność. Czy tak samo jest w Montevideo? Znaczy tak. Nie powiem, czy tak jest na pewno. Na pewno tam biorą udział szkoły tańca. Natomiast czy to są tylko i wyłącznie szkoły tańca, tego nie wiem, bo przecież ci ludzie, którzy byli w wieku no, naszych babci, no to chyba nie jest szkoła tańca. Chyba, że szkoła tańca dla seniorów. Całkiem możliwe. Ale myślę, że to się nawet dzielnicami spotykają. To oni ponoć całymi miesiącami ćwiczą do tego. To nie jest tylko ubrać na siebie ten strój. Może to być takie pospolite ruszenie, tak? Szkoły tańca, profesjonaliści, profesjonalni tancerze, a oprócz tego ludzie, którzy po prostu chcą wziąć udział Po prostu taki festyn. Taki festyn, tylko że na dużą skalę, bo cała ta grupa jest ubrana w bardzo podobne uniformy. Jak mają, nie wiem, biało-żółte stroje, to oni wszyscy mają biało-żółte. Jak mają niebieskie pióra, to wszystkie panie mają niebieskie pióra. Jak idą w strojach takich kolonialnych, no to nie jest tak, że jedni idą w kolonialnych, drudzy obok, jak z tego samego. Jest grupa, z reguły mają swoje takie proporcje, swoje flagi zaznaczające tą ich obecność tam. No i tak to ten tłum wibruje, tłum się porusza. Więc pokrótce powiem, jak to technicznie wygląda. Mamy skrzyżowanie czterech dróg. Z tych trzech dróg, to są duże arterie, to są dosyć duże, szerokie jezdnie. Z tych trzech dróg dochodzi się na zmianę z systemem na suwak, jak to mówią kierowcy, systemem na suwak, do tej jednej jakby głównej alei i tam się formuje ten główny koron, gdzie są sędziowie, gdzie są trybuny z oficjelami. No niestety, żeby tam się dostać... Taki pochód, trzeba, nie wiem, taki grubszy pochód pierwszomajowy po prostu. Oczywiście, taki bardziej wesoły niż u nas, bywały.
Żeby się tam dostać na tą główną ulicę, to chyba trzeba zająć miejsce sobie w okolicach rannych czy południowych. Myśmy nie mieli na to czasu, więc robiliśmy inne równie ciekawe rzeczy, więc jedyne, co nam zostało, to była jedna z tych bocznych uliczek. Mieliśmy to szczęście, że w ogóle było miejsce w jednej z bocznych uliczek i tam przy tej uliczce żeśmy się osadzili blisko barierek, gdzie przed naszymi nosami właściwie przechodził sporej szerokości tłum tancerzy i muzykantów. Odbywało się to wszystko w radosnej atmosferze. Ludzie, którzy byli widzami, gapiami, aktywnie uczestniczyli też w tym pochodzie. Może nie w pochodzie, ale w samej imprezie, bo tańczyli, podrygiwali, śpiewali. Tancerze, którzy przechodzili przed nami, często robili postoje w oczekiwaniu, aż się włączą do tego głównego nurtu tanecznego, zagadywali do tej publiczności. To byli ludzie z krwi i kości, to nie były gwiazdy, to nie byli jacyś tacy niedostępni dla publiczności. Często ludzie właśnie z publiczności oddawali im swoje dzieciaki na ręce i robili sobie zdjęcie tych dzieci właśnie z tancerzami, z tym całym pochodem. Bardzo, bardzo taki radosny korowód, bardzo energetyczny. Trudno opowiedzieć o czymś, co trwa całą noc i w paru słowach, no i trudno oddać te emocje, jak człowiekowi wszystko się trzęsie w środku, bo na tych bębnach tak naparzają właściwie non stop, bo każdy team to ileś dziesiąt bębnów, to candombe się odbywa na trzech rodzajach bębnów, każdy tam ma jakieś inne zadanie, od takich małych do dużych, to pewnie, ktoś będzie zainteresowany, to sobie gdzieś znajdzie, o co to w tym wszystkim chodzi. Bezpieczeństwo, dosyć wysoki poziom bezpieczeństwa. Przy nas jakiś koleżka, nie wiem, czy spożył za dużo alkoholu, czy może czegoś innego i jakoś tam próbował zrobić małą przepychankę, ale nie udało mu się to, bo w momencie służby porządkowe go za tych bariery wyciągnęły i znowu był radosny nastrój fiesty. Także myślę, że... No i znaleźli go później tam w Laplacie. Myślę, że karnawał w Urugwaju to jest coś, co warto zobaczyć. Myślę, że to jest naprawdę mega... Dużo było turystów poza wami, czy to jest tak popularne jak ten brazylijski, że są głównie turyści i trochę miejscowi? Nie, mi się wydawało, że tam byli sami miejscowi. Natomiast... To cudo. I w ogóle powiem szczerze, że w ogóle mało, jak patrzyłem po tych ulicach, to mało turystów. Chociaż no, tak jak mówię, skoro ci Urugwajczycy są prawie wszyscy Hiszpanami, Włochami, no to trudno to rozróżnić, prawda? No chyba, że turysta to jest ten z aparatem. Bez termosa. Bez termosa. No dobra, ale myśmy też widzieli ludzi miejscowych, którzy nie mieli termosów, ale no, może by to być jedno z kryteriów. Po całej imprezie karnawałowej trzeba się dostać jakoś na lotnisko. Więc wynajdujemy wśród tych rozlicznych autobusów jakiś autobus podmiejski, który jedzie w stronę portu lotniczego w Urugwaj, który jest za Montevideo. Siadamy do tego, jesteśmy zmęczeni piekielnie po całą noc tej imprezie. Siadamy do tego autobusu i jadą robotnicy do rozmaitych zakładów pracy, fabryk, czy nie wiem do czego, ale autobusy są pełne. I siadamy, no gdzie jest miejsce, czy stajemy, zajmujemy w tym autobusie miejsce, gdzie kto może. Troszeczkę nas po tym autobusie rozrzuciło, więc my z kolegą stoimy, patrzymy i tam mniej więcej się orientujemy w terenie, więc mówimy, jeszcze ze dwa przystanki trzeba będzie wysiadać przy lotnisku. Część tych ludzi wysiada, część wsiada, ten ruch w autobusie jest zachowany jako taki ciągły, ale patrzę, moja małżonka, która ma na imię Aleksandra, ona śpi. Po prostu już zmogło ją ta całonocna balanga i tam głowa jej leci na tym krześle, na tym fotelu w autobusie. I też nie bardzo wiem, jak ją dopchać, czy do niej nie dopcham, więc tak delikatnie wołam na małżonkę: Ola,
A wszyscy, ola, ola, ola. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, że ola to znaczy po hiszpańsku cześć. Dobra, już się przywitałem ze wszystkimi tym koło, ale patrzę, moja ola dalej śpi. Więc mówię, spróbuję jeszcze raz. Troszkę głośno. Aleksandro! Aj, to ja nie byłem taki sprytny. Jeszcze raz zrobiłem podejście z ola, znowu się przywitałem z tą dalszą częścią autobusu. Już byłem wraz ze wszystkimi przywitany, aż w końcu Urszula wymyśliła to, co mówisz. Bo Aleksandra, no i ola się obudziła. Na czas wysiedliśmy przy lotnisku, no i zaczekaliśmy na swój transport do Europy. Muszę ci zadać jeszcze jedno pytanie. Dostałem od ciebie porcję zdjęć. Te zdjęcia pojawiają się podczas naszej rozmowy. Dwa zdjęcia mnie zaciekawiły. Na jednym jest jedzenie, a o jedzeniu jeszcze nie rozmawialiśmy ani w tym odcinku, ani w odcinku poprzednim, a wiem, że ty przecież próbujesz kuchni zawsze i to jest punkt obowiązkowy takiej wyprawy, wrażenia kulinarne. A drugie zdjęcie, i może od tego zaczniemy, zdjęcie, nie wiem, księgarnia, antykwariat i książki z Adolfem Hitlerem na okładce. O co chodzi? Być może o to, że jest bliskość Argentyny i jak państwo wiecie, a ty na pewno, Łukaszu, że Argentyna przyjęła bardzo dużo żołnierzy armii, żołnierzy uciekinierów, którzy uciekali. W 1945 roku uciekali z Niemiec i... Argentyna dała im schronienie, tak? Faktycznie. I być może część tych ludzi z Argentyny się dostała do Urugwaju. Natomiast jest to bardzo popularne. W związku z tym, że kolega, który ze mną był, z nami był, jest bardzo obeznany w militariach i bardzo często, jak jest w różnych miejscach na świecie, umawia się z różnymi kolekcjonerami na różnego rodzaju wymianki, zamianki, kupno, sprzedaż. I chodziliśmy w poszukiwaniu tego umówionego miejsca z tym kolekcjonerem, bo miał tam odebrać jedną rzecz, więc mieliśmy okazję zobaczyć, jak dużo jest takich sklepów. Można kupić kompletny mundur, nie wiem, SS, czy Wehrmachtu, czy no jakikolwiek tam człowiek by wymyślił, komplet oznaczeń, naszywek na ten mundur, właściwie mundur galowy, polowy, co by się chciało. Nie ma broni oczywiście, są bagnety, natomiast broni palnej nie ma. Nie wiem, jak tam w ogóle jest z bronią palną w tamtym kraju, czy trzeba mieć pozwolenie, czy nie. Jestem kompletnym laikiem w tym temacie, natomiast na pewno sprzęty z tamtych czasów, i to są widać starocie, to nie są rzeczy zrobione w Chinach, imitujące czy udające, to są rzeczy autentycznie stare, tak samo jak autentycznie stare były książki, przeróżne publikacje, od Mein Kampf po przeróżne inne rzeczy, na których były na okładce albo wizerunek Hitlera, czy tam innych oficjeli III Rzeszy, albo symbolika u nas uznana za zakazana, natomiast tam widocznie to nie robi na nikim większego wrażenia. No tak. No, ja tak wiem, nie wiem, czy to dobry podkład pod rozmowę o jedzeniu, no ale no takie są podróże. No, tak jest. Tak jest po prostu i tego nie zmienimy. Cóż to za dania? Uwieczniłeś na... Cóż to za dania? No, generalnie kuchnia urugwajska nie ma w sobie nic takiego wow, żeby to było typowe dla tego miejsca, dla tej strony świata, prawda? Można najlepszą na świecie wołowiną. Wołowiną. I z tego się robi asado, czyli grille. Tak ciekawostka, w którymś roku, ale już nie pamiętam, w którym zrobili największy grill świata, który się znalazł w księdze rekordów Guinnessa. 1400 grilli połączyli, siatek grillowych, i zrobili wielki grill. Ja nie wiem, ile ton wołowiny tam zgrillowali wtedy, natomiast przeciętny Urugwajczyk zjada 50 kg wołowiny rocznie. Te porcje wołowe są dosyć spore. Podają tą wołowinę z ryżem, podają tą wołowinę z frytkami, ubarwione, okraszone jakąś sałatką.
O, jak wszyscy, jak większość krajów z tamtych stron uwielbiają słodkie, więc mają te dulce leche, czy dulce leche, to jest taka konfitura, to jest przyszło też, to nie jest ich, to przyszło z Argentyny, to jest ta konfitura ze zsiadłego mleka. Coś takie arcysłodkie, smaczne bardzo, ja jestem też łasuchem i lubię słodkie, natomiast to po zjedzeniu dwóch czy trzech tych ciasteczek, ale które jest... Mleko chociaż krowie, tak? Nie, mleko krowie. Nie jest... jakiś kupiec to. Nie, to jest krowie mleko i oni produkty te odzwierzęce, czyli przede wszystkim od krów, mają w najwyższym sorcie, zresztą chwalą się tym, że ich krowy hasają luzem, duże stada, całkiem wolno, także wydaje mi się, że to jest... Wolne krowy. Nie, w wolnym kraju wolne krowy. Nie ma przemysłu, ten przemysł jest tak znikomy, więc to jest wszystko czyściutkie, tak jak trzeba. No i co? Trzeba powiedzieć o Tanacie. Tanat już wcześniej wspominałem. Tanat jest to miejscowe wino. Szczep, który właściwie w Europie nie jest znany. Wcześniej mówiłem, że cały Urugwaj leży pomiędzy 30 a 35 równoleżnikiem na południu. Więc właściwie w tym pasie leżą najlepsze winnice, nie wiem, w Australii, w Afryce Południowej, w Chile. Więc to jest ta klasa wino. Nie robią wina wytrawne. Dom Pascual, o, takie wino, żeśmy pili. To jest miejscowy rarytas, ale ten rarytas jest i w butelkach za duże pieniądze, a i też jest w kartonach. Tam na którymś zdjęciu jest, jak mamy to wino w kartonie, o, tak to mówimy. Więc ten Dom Pascual. Miejscowi też piją wino rozcieńczone wodą? Nie widziałem, ale też nie jest... No nie powiem, że nie patrzę ludziom w talerze, co gdzieś ktoś je, żeby popatrzeć, chociaż nie zawsze na tym dobrze wychodzę, bo czasami zażyczę sobie to coś, to akurat tam tak nie było, bo to jest kraj kulinarnie bardzo spokojny, ale w takich krajach, gdzie te kulinaria są takie różne i z pogranicza, no to czasami chciałem, o, chcę to i potem trzeba było świecić oczami, prawda? Jak Tadek Niejadek, który nie wiedział, nie smakowało. Tak, gdzie to schować. Także generalnie powiem Państwu, że Urugwaj jest takim krajem, który warto zobaczyć, ale nie ma tam co robić przez długi czas. To jest tak, on jest dobry jako etap podróży. Tak go liznąć. Żałuję, bo jeszcze są miasta na wschodzie, które się nazywają Atlantyda, które jest nazwane miastem szyfrów. Cała historia do tego jest, ale nie będę teraz przytaczał z głowy, bo po prostu nie chcę się ośmieszyć. Natomiast myśmy widzieli raptem ten odcinek Colonia del Sacramento do Montevideo i to, co było po drodze. To za wschodnie wybrzeże zostało nam nieznane, interior też, ale jak tam jest 5 ludzi na kilometr kwadratowy, to tam nie ma do kogo, można mówić, gębę otworzyć. Co ciekawe, to jest kraj taki raczej, jak to powiedzieć, nizinny, tak? Tam nie ma jakichś gór. Najwyższe podniesienie, nie wiem, 500 metrów zaledwie. To jest kraj nizinny, o łagodnym klimacie. Właściwie z dwóch stron opływa je. Z jednej strony jest La Plata, z drugiej jest ocean, graniczy z dwoma krajami, z Argentyną, z Brazylią, duża rzeka Urugwaj, która jest rzeką graniczną. Miejsce ciekawe, ale na 2 tygodnie, na wczasy, tak niektórzy jeżdżą, bo są piękne ośrodki wczasowe, właśnie na tym wschodnim wybrzeżu, na 2 tygodnie na wczasy bym chyba nie chciał, ale no też... Bez gór za oknem, to nam tutaj... Nie można mierzyć wszystkich swoją miarką, bo pewno ci, co leżą na tych leżakach na wczasach w czasie swojego urlopu, nie chcieliby spędzić ani jednego dnia, tak jak ja spędzam. No, każdy ma prawo do swojego pomysłu na podróże. No mój jest tak, jak wiesz, jak opowiadałem wcześniej, plecak, namiot i dalej naprzód.
I powtórzę, żeby przeżyć prawdziwą przygodę życia, wcale nie trzeba daleko od domu odjeżdżać. Ale czasami się warto ruszyć, wtedy te przygody są trochę inne. Tomku, bardzo Ci dziękuję za te dwa spotkania i mam taką nadzieję, że uda nam się spotkać za to, że na żywo, już bez pośrednictwa internetu, bo takie dobre wieści płyną zewsząd, otwierają nas, może już nie trzeba będzie tak bardzo uważać, więc będzie szansa na to, żeby się spotkać, a jak nie, no to jak nas znowu pozamykają, no to znowu będziemy siedzieć przy tych komputerkach i gaworzyć o różnych ciekawych krajach. Na szczęście masz ich na swoim koncie bardzo, bardzo dużo. No nie tak znowu bardzo, bo byłem raptem w 44 krajach, co to jest? Towarzysze mojej podróży, moi towarzysze tej podróży mają tych krajów zdecydowanie więcej, bo nie wiem, czy wiesz, że Seweryn ma chyba 151 krajów, a Urszula chyba 109. Nie wiem, nie liczę. A ile jest w ogóle tych krajów? To... 178 czy 179, bo są te suwerenne, niesuwerenne, uznawane, nieuznawane. No i to cały czas zmienia. No dobrze. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był Tomek Nowak. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.